Dobry, dobry, cześć, witajcie. Dzisiaj sobie rozprzestrzenimy jakąś chorobę po świecie. Że witam moderację, Marecki, Robert, Rutkoś, Maciej Ołdyński, Peter, Paweł Brzeziński. I kto tu jeszcze jest? Jest i Wiktor, Paweł Lewanoga, DR Foresight, tak chyba to przeczytałem dobrze, Michu Games, tak, wszędzie COVID. Fabian, Grysom nasze, cześć, witaj. Dobra, to odpalamy gierkę sobie. Jest to gra, jaki ona ma tytuł, bo zapomniałem. Plugin, coś tam. Nieważne. Chodzi tu o to, żeby rozprzestrzenić wirusa i zgładzić ludzkość. No, tak w skrócie. Na razie, na początek, tak myślę, odpalimy sobie jakąś taką bez żadnych scenariuszy, bo tu są ogólnie jeszcze scenariusze oficjalne. Typu jakieś fejkowe newsy, rozprzestrzenianie takiej pierdoły, ale sobie zaczniemy właśnie od gry jednoosobowej. Gramy. I teraz mamy tu bakteria czy wirus? No to damy sobie, a bakterie. Tak, damy sobie bakterię. Teraz ci, co mają szczepionki, to piją. Tak, przedsiębiorstwo Plak. Dobrze mówisz. Także. Ja już tu niby trochę pograłem. Ale to takie początki były, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I mamy poziom łatwy. Czyli nikt nie myje rąk, lekarze nie pracują, chorzy ludzie są przytulani. Kurde, normalnie polska służba zdrowia, nie? Normalny, tu widzę, że jest taki w miarę. Bo jest 67% ludzi myje ręce, lekarze pracują 3 razy w tygodniu, chorzy ludzie są ignorowani. No brutalne, no to przymusowe mycie rąk, lekarze nie wracają do domów, chorzy ludzie zamykani są w więzieniu, no i mega brutalny dryf genetyczny wpływa na ewolucję, lekarze inwestują w badania i losowe badania kontrolne. Nie, myślę, że zaczniemy na tym normalnym. A tu jakieś oszustwa są, to co to jest? Aha, to, a widzisz to, widzisz, jeszcze żebym do tego nie doszedł, dobra. Dobra, tu mam nazwę wirusa, Maro Marecki, ale to będzie inaczej. To będzie Rutkoś Marecki. Rutkoś i... A czemu tego? Marecki. O, taki będzie nowy... Taki będzie nowy wirus. Cześć, Arek, nie zgoda. Kurde, nie, to miało być. I, a nie, procenty. No wiem, że jak są procenty, to już Rutkoś i Marecki są happy, także. Dobra, także tym zaczniemy. Rutkoś i Marecki. Także jak spotkacie kiedyś takiego wirusa, no to... Witamy w Plugins. Jesteś nową bakterią. Aby wygrać, musisz ewoluować i rozprzestrzeniać się na świecie, zabijając wszystkich ludzi w ostatecznej zarazie. Także co? Wybierz kraj, aby rozpocząć swoją zarazę. Kiedy go wybierzesz, będzie można zobaczyć więcej informacji. Rozbiń bańkę startową, aby zacząć lub wybierz inny kraj. No to lecimy. To skąd startujemy, pany? I panie, może są jakieś panie?
Tak, dwie zarazy, Robert, dokładnie. Ja to gdzieś myślę tu. Znaczy ogólnie wam pokażę, jak to wygląda, bo mniej więcej gra wygląda coś takiego. I teraz dajmy tu sobie naciśniemy. Z Polandii mówicie. O, to raczej. No dobra, no to zaczniemy z Polandii. No. Mówię, to jest taka pierwsza rozrywka na lajciku. Później możemy jeszcze jakiś scenariusz zrobić, bo to podejrzewam szybko będzie. Dobra. Rutkoś Entmarecki zakaził pierwszego człowieka. Słaby i przystosowany do zimnego klimatu musi ewoluować przy pomocy punktów DNA, aby zakazić więcej osób. Nie, ale wam powiem, tu ta muzyka to taki klimat robi. Coś ala mi się przypomina z tego filmu Resident Evil. Dobra, to panowie szczepionki i panie szczepionki w dłoń. Cześć Łukasz, cześć, cześć. Dobra, to lecimy. Że tu mamy już tego. Tu sobie na... o. Rutkoś i Marecki rozpoczyna się w Polsce. W końcu coś mamy w Polsce. A nie tylko... No dobra, bo to nie jest kanał polityczny. I teraz tak. Data rozpoczęcia. A to dzisiaj. No to faktycznie. Tryb bakteria złożona prosty. Zakażeń dziennie, średnia zakażeń. Poziom normalny, użyte DNA, zgony, średnia zgonów. I teraz jest takie coś, rozprzestrzenianie. To mamy ptaki, szczury, komary, owce, powietrze i woda. Tu są objawy, czyli... No, no sraczka, że tak powiem. Może to widzicie. Tu są w gęstych obszarach miejskich, tu jakieś pęcherze skórne. No i on tak na razie, nie myślę, na razie weźmiemy się za rozprzestrzenianie. Wydajmy sobie, a nie, jeszcze nie możemy wydać punktów. Także objawy może. No to typowa sraczka, no, że tak powiem. O. Niewielkie szanse zakażenia podczas całowania, także możecie się całować na spokojnie. Także lecimy dalej. Pomyślnie wyewoluowałeś Rutkoś Entmarecki. Wydałeś punkty DNA, aby ewoluować swoją chorobę i odblokowało się więcej opcji. Zbierz więcej punktów, rozbijając bańki DNA oraz biohazard i zarażając ludzi. No dobra, to będziemy zarażać ludzi. Maro Marecki, 10 zł. Musiałeś dać te owce? Dzięki Marecki, dzięki zadyszkę. Tak, musiałem dać te owce, no bo tu już były owce, nie? Także tu już widzicie, tu mamy Polskę. Mamy trzech zarażonych, czyli Marecki, Rutkoś i Robert. No także się chcieli. Peter to nie, słuchaj, jeden ma sraczkę, drugi zatwardzenie, który sraża dzień. To jest dopiero. Także tak to wygląda, populacja 38,5 miliona. Trzech zarażonych, martwi. Tu widzę Warszawę. Dzień jak co dzień. Także mam nadzieję, że tu się coś rozprzestrzeni. O, tu już widzicie, czekajcie.
Jak to się tu... Rozbić bańki Dena, by dostać więcej punktów. No to tymi punktami tutaj Dena, no to się tą chorobę ewoluuje, że tak powiem. O. Także możemy sobie coś tu jeszcze dodać. 12 punktów. Czyli rozprzestrzenianie. Weźmiemy... Zwłaszcza w suchych środowiskach oraz szerzenie się poprzez transport lotniczy. No, to to weźmiemy. No i czekam, aż nasza zaraza się rozprzestrzeni. No mówię, to nie jest taka gra, że wiecie, jakaś grafika jest spoko czy coś, ale naprawdę można tu się fajnie wczuć klimat. No także widzicie, Rutkość i Marecki zaczynają się rozprzestrzeniać. Roznosi się z osoby na osobę. W Polsce rozwija się gwałtownie. Zarazę kontrolujesz poprzez bezpośrednio ewoluowanie. No czyli tak jak tu tego, no to jest choroba tego. Poczekamy na te punkty tu. Bo to chcę zrobić przez właśnie powietrze i przez wodę, bo to się fajnie szybko roznosi. Nie, ale powiedzcie mi, co sądzicie o tej muzyczce, no bo dla mnie to jest... O, i tu jeszcze są takie. O, zbrodniarze wojennych, ocieplenie, cieplejsze oceany. Pierwsze publiczne krzyżowanie kurczaków w Peru. Papier może nas zabić. Branża gier zyskuje w Wielkiej Brytanii. Bardzo fajne są te newsy tutaj. No także w Norwegii mamy trzęsienie ziemi. A my tu rozprzestrzeniamy Mareckiego. Już 67, 70 osób już jest zarażonych. I to tam widzę Suwałki. Tu Warszawa. Białystok. Także tu dodamy jeszcze wodę. Później się zajmiemy objawami, żeby za szybko nie... Żeby za szybko nie zaczęli robić nam antidotum na tego wirusa. W ogóle nie widzicie, tu jest taka tabelka świat. I tu macie, które państwa są zarażone. Ile jest blokad granic lądowych, morskich, powietrznych, status badań. Mamy potencjał duży. Znaczy jak przez konsolę PS5, nie kumam. A! No także... Rozprzestrzeniamy tego wirusa tutaj. No w Polsce to będzie ciężko, no. O, Rutkość i Marecki zaraża setki. Kilkaset osób w Polsce zwiększają szanse na zakażenie zdrowych ludzi przez chore osoby. Kontynuuj rozwijanie się zarazy. No jasne, że kontynuujemy. Taka ten mówię już, czytam o konsolach, a tu taką pandemię, no to trzeba. Trzeba. The populist politician was charged with supported from both sides. Always ten poważnie. Popularni politycy
Falklandy rozważają zmianę nazwy. O. Dobra. 15. To możemy jeszcze... Aha, tu mamy 16. Ale to przez gołębie damy. No podejrzewam, że w Chinach, w Wuhan. O, Rutkoś Marecki zmutował. Rozwinął objaw wymioty bez użycia punktów NA. Tak, właśnie, jest niedopracowanie w tłumaczeniu, to też fakt. Ale tu tak właśnie, tu widzicie, że on czasami sam... No to jest tak jak w życiu, no Marecki jak z Rutkosiem się spotkają, no to wszystko wokół mutuje, no i tu też tak jest, o. Także mówię, no musimy poczekać na te punkty, żeby tą chorobę ewoluować. Bo na razie to czuję, że tylko... O, widzicie. Tak, Marecki, wymioty w pociągach tylko. I to w Łodzi, no. No na razie mamy... Jacob, wyluzuj, wyluzuj. Wszyscy wiedzą, co mają robić, także spoko. O, Marecki, zainfekowałeś Ukrainę. O, także już tu Ukraina, o. I nie tylko Ukraina, bo tu Niemcy widzę. Ukraina i kraje Bałtyku. O, już do Rosji wpadło. Bo właśnie, zaraz... O, kto tam tak kaszle? To od razu na kwarantannę. Ile tu? 17, 18, dobra, to mamy jeszcze jeden punkt. Dokładnie. Także... Tak, zaraz tu będziemy wszystko robić. Ewoluować na leki wszystko. O właśnie, ale najpierw to zrobimy ją tak, żeby ona się rozprzestrzeniała. Ale żeby nikt tego tak... że tak powiem, nie widział, o. Także, żeby za szybko za szczepionki się nie łapali. Tak, Marecki, znowu te Niemcy. Ale w końcu coś raz fajnego się, znaczy fajnego, w końcu coś się w Polsce zaczęło. O, zaraził Rutkoś Marecki więcej ludzi na świecie niż gruźlica. Jest to bardzo zaraźliwa choroba. Nie wiem, ile gruźlica zaraziła ludzi, także... No w Polsce już mamy... Wszyscy zakażeni są. Także nowa, niegroźna choroba niby. Ale już w Polsce wszyscy zarażeni. 100% populacji zarażonej. Tu się tak to wszystko rozprzestrzenia. Na razie wszystko pootwierane. O, Rutkoś i Marecki. Kurde, Marecki, dzięki. 10 zł. Z
ostatniej chwili Robertowi odpadła kuśka twarz ze łzami radości. Uf, Marecki. Dobra. Dobra, to już... Śmierć przez Rutkość i Marecki została potwierdzona w Polsce. Pech czy przypadek? Także zaczyna się. No, na razie jest fajnie, że jeszcze tylko, no kurde, w Polsce to się za wolno rozprzestrzenia, no ale jakoś damy radę. O, już u Angoli też jest, także spoko. Także mamy już 9 tych. Dajcie mi sekundę, ja sobie skoczę tylko po szczepionkę. Pracować dalej, no. No tu ważne właśnie są te zbierać te. Te bąble, bo tu widzicie. I teraz byśmy się wzięli, nie no, śmiertelności jeszcze nie chcemy. Ale objawy. Dobra. Pospane. To nie. Dobra, no to jeszcze niedobór czerwonych krwinek zrobimy. Norwegia, tu Skandynawia się zaraża, także spoko. O kurde, tu już widzę, poszło z góry. Już mamy 21 punktów, uzbieramy trochę i będziemy mutować. O, Marecki, zarazi się więcej ludzi na świecie niż HIV. Ale spoko, bo jeszcze nie ma ludzi martwych, tak? Zdrowia. 10 zł. Najnowsze informacje o epidemii w WOI podkarpackim. Wprowadzamy zakaz zwężania tensora, w szczególności mężczyznom. Rzeszów najbardziej narażony na mutacje. Dzięki Ministerstwo Zdrowia za zainteresowanie się plagą w Polsce. Cześć Kamil, cześć. Będziemy brać to pod uwagę. Także Marecki. Ludzie chorzy na Norwegia? No, jak widzicie też... to tłumaczenie jest takie, że tak powiem, z dupy, no ale... Dobra, weźmiemy teraz rozprzestrzenianie się jeszcze wodą. Tu ile? 21 punktów.
jeszcze jakieś objawy możemy wziąć. No bolesne pęcherze, no to jak już mamy szaleć, no to jest Irif się malderko. Tak, Grenlandia. Jest Grenlandia zarażona. To już jest bardzo dobrze. Nie chcę was martwić, ale zobaczcie, co tu się robi w tym momencie. Najpierw ich pozarażamy, a później ich będziemy zabijać. Taki jest plan, no. Dobra, 46 rozprzestrzenia się, tak, jeśli te komary by wypadało wziąć. Myszy. Tak, bo później jeszcze musimy wziąć... O, właśnie tutaj. No i po igrzyskach w Tokio, no. Ale tak, Riff, bawię się właśnie. Znaczy nie ja, bo to się Rutko i z Mareckim bawią. Wirusa sobie. Hemofilia się zrobiła sama. Nie no, na razie żeśmy Europę o Australię też widzę, ale tu Afryka, nic z tego. No, siemano Macu. Dziś bawimy się wirusa. No jak tak można, no? W sumie powtórka z rozrywki, no. Także co tu? Chiny próbuje ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa. Także to na czerwono, to jest to, gdzie jest wirus, a jeszcze w ogóle nie ma w Afryce go. I w Ameryce Południowej. Ten na czerwono państwa to są już zarażeni wszyscy. Także lecimy dalej. To nie puszka z Pepsi, przecież mówiłem, że lecę po szczepionkę na wirusa. Co to się na tej Grenlandii stało? Tak, Mas, to jest nasz polski wirus. Że mamy swojego wirusa. Kurde, a tyle punktów mamy. Dobra. Czyli go uodparniamy na leki. Utrudnia analizę patogenu w laboratorium, także możecie się bawić. Nie no, ogólnie na świecie to wygląda tak, o, 30% zarażonych ludzi jest. Za 3 lata i 60 dni. Tak, najlepsza szczepionka. Niby ma postać szczepionka, ale my się nie damy tej szczepionce. Tu już ładnie Skandynawię nam zbiera. O. Norwegia.
normalne życie zaczyna się załamywać przez Rudkosia i Mareckiego. Wpuścić chłopów za granicę, nie? Cześć Kamil, cześć, siemka. Dobra, to teraz możemy jeszcze wziąć odporność bakteryjną. A niech się bawią. Nie ma tak łatwo. O, Marecki, zaraziliście prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dobra, Egipt prowadzi badania nad lekiem. Znaczy tak, to jest... Czy nie ma... Czy dziennie? Nie wiem, czy to jest dziennie, bo to masz ogólne statystyki, nie? Zdrowi, zarażeni, martwi, nie? A czy jest coś takiego jak dzienne? Bogate, biedne, wilgotne kraje. No dziwnie to brzmi, ale czekaj, bo tu jeszcze było coś takiego. No niby jest czas, ale go tu nie ma, nie? Tak, tyle już umarło, nie? No, a Marecki leci na Maroko. No powiem ci, Marecki, nic ci to nie da. Bo zaraz i w Maroku będzie. No i teraz widzicie, że to zmutowało i rozwinął się objaw zapalenie płuc. Czyli bez użycia punktów już mam to zapalenie. Znaczy nie ja, że ja mam zapalenie płuc, ale... A tu co mamy? Badania krwi, środki owadobójcze, badania krwi, eksterminacja szczurów, eksterminacja gołębi, środki owadobójcze, priorytetyzacja broni nad lekarstwem. Także tu macie wszystkie te informacje. Nie, powiem ci, Robert, to niby jest... A patrz, nie dopisałem 22, bo by było Rudkość Marecki 22. Niby Robert jest takie, wiesz, śmichy, chichy, że tak powiem, ale... Wiadomo, co tam komuś może odjebać? I stworzyć jakiegoś wirusa, który później będzie, wiesz, mutował i coś tego. Dobra, 46. No to dalej go mutujemy. No co tym razem? Nowy szczep z patogenu. To dajemy go, no. O, tak to wygląda. Jeszcze co to jest? Afryka Zachodnia. O, dokładnie, 2 lata, no. Bo dajmy gdzieś tu Polska jest, czekaj, o, jest Polska. Gdzieś badania medyczne. Tylu martwych w Polsce, no wszyscy zakażeni. I tak to się rozprzestrzenia, nie? O, patrzcie, Norwegia ogólny zamęt, nie? A Polska dzień jak co dzień.
Szwecja też, dzień jak co dzień. Nie no, mówię, to nie jest jakaś tam, wiecie, wybitna gra, ale naprawdę już ta muzyka i to jak te widzisz, jak to ten Rutko z Mareckim się rozprzestrzeniają, to jest naprawdę dramat, nie? Tu co zrobimy? O. Objawy, no to co im damy jeszcze tego, nie? Nie utrata. Szybka śmierć. Tak, jak jest monopol w Polsce otwarty, no tu już widzicie. Właśnie, muszę też zrobić to, że dobra, jest 26, przegląd. Gdzie to było? Umiejętność. Dobra, tu damy w zimnych krajach, w ciepłych krajach. Uuu, cię teraz zmutował do paranoi, nie? Także tu możemy jeszcze dać. Tu ile jest 35, no to poczekamy. I tu 25. To zaraz to wskoczy wszystko. Odpowiada za śmierć ponad, no to już 75 milionów ludzi na świecie. Właśnie nie. Tu idzie, tu już Afryka się cała zajmuje. Oj, tam Robert czepia się. No. W sumie jeszcze Ruscy się trzymają. Dzwony w kościele. Tu jeszcze garstka Afryki się trzymam. Angola. No ale zwłóknienie pusto. Już po was ludzie, jak już zwłóknienie płuc jest, to już co tu jeszcze możemy zrobić? Dobra, biedne regiony, to im tam dajemy coś tam. No to już jest Marecki za pomocą komarów. O kurde, już 50%. Teraz jest walka z czasem. Czy ja wygram? 3-3-3. Lekarze. Ostatni zdrowy człowiek na ziemi został zainfekowany przez Rutkosia. Znaczy już nie ma ogólnie, patrzcie, nie ma ogólnie. Wszyscy są teraz już chorzy. Teraz trzeba ich tylko wykańczać, nie? C-
300 milionów ludzi. Marecki, zobacz co zrobiło się. Tak, Robert, Azbeton to lubi, no. To jest gra dla nich ogólnie. Tylko czekajcie, bo tu coś, to lekarstwo się tu coś robi za szybko, a ja tu nic nie mogę zrobić, no. Czyli oni tu robią lekarstwo. Biegunka jeszcze do tego. No i chyba przegramy, to wam powiem. Bo mi teraz punktów w ogóle nie przychodzi. A już zaraz lek będzie na to. Także mówię, no tak to wygląda, no są jeszcze do tego fajne scenariusze, a to wam zaraz pokażę, bo to chyba jednak przegramy. Niby wszyscy... Wszyscy zarażeni, a... Tak, krótko zino zapłodnił, no. Inny internet zostaje zablokowany. Kiedy tam internet był odblokowany? No. To i tak nieźle. Jest rozprowadzany. No i teraz zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądać. No i dupa. I wyleczyli wszystkich w Rosji. Tu też, no i porażka, no. Co tu mogę jeszcze zrobić? To jeszcze. To już nic mi na to. No i właśnie. Rutkoś i Marecki został wytępiony. Czyli gdzieś popełniłem błąd. Czas 728 dni. Standardowe badania. Bakteria normalny. Mój bakteria zwany rutkość właśnie został wypleniony. Nie, ale ogólnie to tu właśnie są jeszcze oficjalne scenariusze. I sobie weźmiemy na przykład świńska grypa. O, o jest i bueno, siemanko. Bo są tu jeszcze jakieś tam... O, albo czarna śmierć. Bo tu pierwsze fake newsy, no to sobie to zrobiłem. O, siemanko Piotr, siemanko. To co, może świńską grypę? Jak myślicie?
Dajcie mi jeszcze sekundę, zaraz wracam. Zobaczę już, czy Marecki mówię. Ludzie na całym świecie zgodzą się, żeby świat powinien być wolny od chorób. Nowy światowy program zwiększa zdolność biednych krajów do identyfikacji, odpowiedzi i komunikowania o ogniskach choroby, jeśli świat stanie razem, nic go nie powstrzyma. Dobra, to wybierajcie teraz wy coś. Fińska grypa, nie wiem, ospa, kogo to obchodzi, globalne ocieplenie, epoka, czarna śmierć, zamrożony wirus, nieznane pochodzenie. Że piszcie w komentarzach i rozprzestrzeniamy zarazę. Nadamy nowe imię, władcę. Gdzie tu był jakiś władca? Władca zadłużony. Porażka w rozszerzeniu pułapu zadłużenia w USA powoduje globalne zrównoważenie finansowe. Kilka krajów odniosło korzyści, ale większość odniosła katastrofalne szkody ekonomiczne, które mają wpływ na opiekę zdrowotną i zdolności badawcze. Czy da się gorzej? Cześć Rafik, dzień doberek. No to jeszcze macie chwilę, wybieramy i jedziemy z tym koksem. No to co, władca zadłużony jedziemy. Co Robert? Graj. Ale zrobimy teraz wirusa. Szybko mutujący patogen. Kontynuuj. Wstaw gen, no tu nie mam. Tu nie mam, kontynuuj. No dobra, no skoro Robert, to będzie Robert, lecimy. Jesteś nowym wirusem, no dobra, jestem, nie jestem wirusem, tylko jestem tym. Aha, wirusem. Fak. Wybierz. Dobra, skąd startujemy? Ja to myślę właśnie tu jakiś ten. Azja, Chiny, Kazachstan, Afganistan, a może w Arabii? O co myślicie w Arabii? Bo tu taki klimat fajny. No Mongolia. Nie, gdzie to była ta Mongolia? Kurwa.
w Afganistanie go wrzuciłem. Cimer, ku siemanko, już było z Polski. Kurde, wrzuciłem go w Afganistan. Dobra, no to lecimy z Afganistanu. No. Powiem ci, z Arabii by było najlepiej. Gdzie to ta Arabia jest? Tak, strzelać i zmusiała, no. Obchody święta miłości w Afganistanie. No kurwa, nie mogę. Hehe. Fani chwalą zamiennik Międzynarodowego Dnia Pocałunku. Krytycy kwestionują normy higieny. Afganistan. Kurwa. Święto miłości. Tak. Dobre. Dobra. Jeszcze nie mam otrutki, znaczy... Dobra, Afganistan prosty, złożony, średnia zakażeń, rozprzestrzenianie, objawy. Najpierw objawy mu weźmiemy. To od razu jedziemy. Anemia nie... O, bolesne pęcherze, a co tam? Niech będzie. Powiem ci, Robert, ty jeszcze będziesz większym kurestwem niż też Marecki, kurwa, Rutkoś razem wzięci, no ale nic się na to nie poradzi, no. No bezobjawowo, jak ci te pęcherze wyskoczą. Dobra, to już wiemy o bąblach. Robert, lubię to, kurwa. Dobra, to jeszcze weźmiemy tu pocenie się. W zimnych krajach. Dojdziemy do zimnych krajów. Marecki, a po czwartym, także spoko. Dobra, jak to tu wygląda? Afganistan. Zarażeni, 173 martwi, spoko. Nie no, akurat tamte wojny to ich szkoda trochę, no ale trudno, no. To jest Grenlandia, nie Antarktyda. Antarktyda tutaj jest... Czekajcie, tu jest Antarktyda, czy u góry? Żebym siebie teraz nie zrobił. Tu jest Arktyka, to tu jest Antarktyda. Dobra. Dobra, to macie objawy do wyboru. Co chcecie dorzucić do tej choroby? Psychiczne odloty. Niezdolność do snu. Guzy. Spadek czerwonych krwinek. Czekaj, to zrobimy tu. O, irracjonalne omamy i inne objawy psychiczne. Nieufno wobec innych, czyni chorych, niechętnymi do współpracy. O. Spoko. Robert, chciałeś, to masz.
Twierdzą, że jesteśmy zagrożeniem dla świata, no po tych komentarzach waszych. Co to tu piszą ciekawego? Czarna dziura nie jest groźna. Szybki wzrost zagrożenia powodziowego. Festiwal miłości. Teksas głosuje za zakazem broni. Teksas i zakaz broni, tak? A ty, ja miałem nowy komputer kupować, to pierwsze słyszę, no ale... Spoko, no. To jakieś, wiesz... Masz lepsze informacje ode mnie, że ja miałem nowy komputer kupować. Młody mój kupił nowy komputer, ale... Małpso... Czekajcie. Małpy obsługując maszyny do pisania tworzą kopię Szekspira. Super. Ale za tą muzykę, to temu co zrobił tą gierkę, to normalnie bym dał. Spoko, idź Robert, sprawdzi czy działa. Dobra, 19. Tu możemy coś dać jeszcze. Rozprzestrzenianie. No to damy wodę, bo to podstawa jest. Znaczy powietrze. I wodę. Niech się to rozprzestrzenia. Tak, że będę kupował Jacob nowy sprzęt, to znaczy mikrofon i twardy dysk. To jest nowy sprzęt, a nie komputer cały. Dobra, tu już mamy pozarażanych w Azji. Afganistan jest cały zarażony. Dwa wirusy w jeden, ale kurde, nie wiem czy się tak da. Umiejętności. To zrobimy losowe te. Mutacje. Nie, bo tu później też jest, tylko to jest w jakimś chyba DLC czy coś, że możecie zombie tworzyć jak w Resident Evil normalnie. Dajmy, stąd bierzecie zombie i napadacie ich tu, stąd tu. Tylko ja to muszę dojść do tego, bo to ja mam w tej grze wygrane, nie wiem, z 5 godzin, to jest max. Jakby ja się tego cały czas uczę. Nadwrażliwość. Co to jest za... No to też jest lipa, że... Bo ogólnie... że nie jest wszystko tłumaczone. Bo... Że tak powiem... Tych wszystkich nazw... Tak powiem, jak to się mówi. Nie technicznych, tylko tych lekarskich, no jak to się tam nazywa. To ja sam tego nie ogarniam, nie? Dobra, to co my tu jeszcze możemy dać? Dobra, na leki mu damy patogena.
Spoko, Jacob, spoko. Jak to mój kolega mówił, nie sraj żarem, no. Dobra, to już... O, czyli takie objawy jak po za dużej dawce alkoholu. Czyli nudności. Poczekajcie, bo tu mam o tego. To trzeba zabrać. Chiny 58. Nie no, trzeba by to jakoś to porozprzestrzeniać teraz. Jacob, mamy ATS-a prawie tu wszyscy na tym strumyku, co są. Dobra, wbijamy do Putina. Objawy ropne. Ropnie. A. No a to, a tą gierkę ogólnie to zakupiłem, no bo... Robert pozrzucił, no to mówię, no trzeba to sprawdzić i wam powiem. No mówię, ja w to na razie grać nie umiem, także ja tu robię takie o... Nie wiem, tu ktoś to grał, czy nie grał. Dobra, damy tu... Nie, rozprzestrzenianie. Powietrze damy jeszcze. Nie, bo tu też widzę, jest i multi. Także podejrzewam, że w multi jest kto szybciej rozdupi cały świat. No ale mówię, no wrzuciłem to dzisiaj, no bo... O, drgawki jakieś... No zobaczyć, jak to wygląda, no... No powiem wam, no... Wiadomo, nie jest to jakaś gierka... Z grafikami typu Cyber czy Cyberpunk, jak to się tam mówi. Ale można w to pograć. No tak ogólnie gangusy. To tak myślę wieczorkiem jakiegoś tego. VIP-ka WW3. Co na ten temat powiecie? No właśnie nie wiem, Riff, kurde. No mówię ci, ja to... Robert to wczoraj tam wrzucił do Fansima chyba. Ja to odpaliłem... Nie wiem, wczoraj chyba, czy dzisiaj. No i mówię, strumyka takiego zrobię. Dobra, jakieś takie objawy. No to spoko, czeka jest 17, tu jeszcze nie wiem, z godzinkę posiedzimy chyba. I tak o 19 możemy, nie wiem jak tam, Riff, Marecki, Rutkoś. Dobra, niech się tych punktów nabije trochę. Bo bez tych punktów to nic tu raczej nie zrobimy.
No to... Mówię o 19. O, punkciki wpadają. Niemrudkość Marecki. Dobra, 56. To trzeba by to zrobić bardziej śmiertelną. Co tu jest jeszcze? Neuropatyczne działanie. Nie, to nie, nie, nie. O! To będzie dobre. Tak, zbiórka w holu F. Nie, tu patrzę, co jeszcze. O, dotkliwość, ale nie, rozprzestrzenianie weźmiemy jeszcze. Omija filtry, dobra, to też weźmiemy. Aha, o fuck, co tu się robi? Ludzie umierają zanim zdążą zakażyć im. To trudno, no, no co ja im poradzę. No. Dobra, to to weźmiemy. Weźmiemy przez tego, przez gołąba. I przez owce. Dobra, i później się zrobi tego. Patrzcie, co tu się robi, nie? Dobra, to zrobimy to. 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 No i lecimy dalej, no. Dobra, 109. Gdzie tego nie ma w ogóle? Grenlandia i tu. To trzeba by zrobić tak. 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 I tak. Tak. I lecimy dalej. Osiemnaście procent. O. Kazachstan. Świat. Kazachstan. W Kazachstanie wojna. Jedziemy z góry. Procent jest. Ale jest już Grenla. O, Japonia upadła.
20. Czyli objawy. Tu widzę taka śmierć. Livar Real Sim Racing. Siemanko. Robimy zagładę świata. Rozprzestrzenianie. No to to. No i na razie to jeszcze. Se możecie. Już jest. Teraz lecimy, żeby to wszystko padło, nie? Szaleństwo. Jak zabił wszystkich znosicieli? Co jest? What the fuck? No to Livarz. A no to ja tam patrzę, jak tam się ścigacie. Robert rozjebał, tak, rozjebał system. Wszystkich zabiłeś ludzi. Szkoda, że na klocku nie jeździcie, bo też bym z wami pojeździł. No i patrzcie, co się porobiło, nie? Robert. Pozabijał ludzi. A tu ogólnie jak to wyglądało, nie? No i Livar, namówiłeś. Idę po szczepionkę następną. Tak, tu widzę już te tematy na czacie, takie są pozytywne, czyli dezynfekowanie od środka. Także to lubię, ale czekajcie, bo tu... Tu są te oficjalne, świńska grypa. Grałem w samouczek, no grałem.
Spoko, spoko. Piotr, spoko. Nie grałem w samouczek, spoko. Kurde. Nie, ale tu tam gdzieś widziałem, mieli takie jakieś zombie, coś tego jest takie fajne. Ja to tego nie mam. Tryb wieloosobowy? Nie. No graj, weźmiemy. Kurde, to gramy. Planeta Małp, Robert. Nipach, jeszcze zobaczymy, czekaj, ten Nipach. Nipach. Nietoperze, Robert, namówiłeś. Spoko, Robert, tu jest ten nietoperze, także namówiłeś. Dobra, był Marecki, był Robert. To będzie Riff. Właśnie Riff Wuhan. Jesteś nowym szczepem wirusa Nipach w nietoperzach. Mówi wam to coś? Nietoperze, te sprawy. Nipach Wuhan. Jesteś endemitem w indyjskiej kolonii nietoperzy. Świat jest... No dobra, no to Indie, nie? Indie. Tajemnicza kobieta przeznacza miliardy na cele charytatywne. Szacun. Dobra, ale tu Nipach i nietoperz. No tak, z Wuhanem to mi się bardzo kojarzy. No. Czyli co, najpierw... O kurwa, tu jest coś innego. To będzie ciekawe. Co to jest? Nietoperze stają się gospodarzami wirusa Nipach i mogą zarażać. Patogen stworzy się od nietoperzy głównie zwiększa. No panie kurwa. Świnie. O ku, o to będzie fajne. Ten scenariusz będzie... Riff, ta bakteria podobna do mnie. To żeś teraz pojechał, nie? O, to będzie ciekawe. Batman Forever, no. Dobra, 6. Od razu tu coś robimy. Co tu jest? Ból głowy. Światłowstręt. Senność. Co im damy?
Światłosred, nie? Co będą łazić po dniach? Dobra. Tu już jest na tym. I później będą te objawy. A tu coś jeszcze. 5, 5, 5. Dobra, to teraz na to polujemy. Widzicie to u góry? Kolekcjonowanie lam to nowy szał. Jak będziecie słyszeć takie coś "Get on the floor, you fucking bitch", to znaczy, że przychodzą po mnie, nie? Dobra, to teraz im damy zmiana mózgowa. Cechy Henry. Oddechowe. To co bierzemy? Zyskaj dostęp do poważnych objawów neurologicznych. Patogen rozwija cechy koreańskiego wirusa Henry'a. Zaraz mi tu wjedzie FBI. Get on the floor, get on the floor. Spoko. Dobra, to neurologiczne objawy im damy. Czy my co z tego wyjdzie? RIP teraz nie mogę. Gram w grę. Duszność. Spoko, to się też przyda. No powiem ci, Robert, też jestem w szoku, nie? I nawet żadnych nie ma roszczeń co do tego tytułu. Dobra, to damy ten patogen. Końskiego wiru... A, końskiego? No dobra, no. Historyczna misja kosmiczna zaplanowana. No to my się dowiedzieli. W Indiach. No Indie też duże to. Uuu, to poważnie żeś tam zaszalał. Dobra, teraz im damy w płuca. A tu co jest? Patogen rozwija. A to później co zrobimy? O, coś tam ładnie na broi widzę. Robert, jaką bekę ma. Dobra, 6. Dobra, trzeba by go jakoś rozprzestrzenić jeszcze na tą aha, świnia 12, nie topesz. A koń 11, dobra. To musimy, przyspieszymy trochę. Co to za objawki, Hanie? Tego konia damy, czy świnie? Potem świński kał. A tu co jest? Spoko, koniem go. Poszło Rafik konia, dobra.
wiesz, co się mi tu zrobiło. A, mówię, co mi tu tak pstrykło? Świński kał, nie znam tego przysmaku. Maciej, witamy w Solowersce. Zwłóknienie płuc. A patrz, to żeś teraz... To faktycznie, Rifry, raz masz rację. Czekaj, musimy coś teraz tu pomyśleć. Ale to jest na psa jeszcze. Spoko, Rutko, jest spoko, ale nie, bo teraz musimy jeszcze tu coś... Czekaj, objawy. A chuj, niech śpią, kurwa. Kurda, ta dziewczynka jak tu śpiewa, to normalnie wam powiem. Świńskiego kału to można w pokoju się nabawić, no. Dobra, tu Indie to już... Dobra, 37 mamy. A to co to jest? Stymulacja dopaminy prowadzi. Nie no, rozprzestrzenianie. Weźmiemy psy. I drugą świnię. Albo drugiego konia. Kurwa, koński kał, świński kał. To nie toperzowaty kał też jest? Dobra, na świński kał dam. Robert. Gdzie ta się rozprzestrzenia jeszcze tam? Do rozprzestrzeniania Riva to jest... Dobra, czyli co teraz damy? Nietoperza drugiego. Sok z żuka. A pamiętam Sok z żuka. Fajny film był, kurde. Ten Michael Keaton grał. Krwioplucie mamy, bez DNA. Spoko. Ta w Polsce oczywiście cisza, nie? W Polsce już takie plagi mamy, że to już nic nie rusza. Dobra, trzeba by to jakoś jeszcze... O, ataki mogą być śmiertelne, to jest dobre. O, Paweł Krymary, siemanko. Jak coś, to też jesteś współ tym, co doprowadza świat do... O, tachykardia. Zajebiście. Aha, tu już mamy. Teraz koń czwarty. I tą świnię trzecią. Dobra. Rozprzestrzenia się bydło. Bierzemy tą świnię, a nie 24 punkty, to zaraz tą świnię trzecią weźmiemy.
Czekaj, teraz objawy. Nieodporność na leki, teraz mu damy. Analizę w laboratorium, dobra, to tam udamy. Złapać w dirt. A w dirt grałem, ale na Xboxie. Ale Livar, fajnie, że wpadłeś. Dzięki wielkie. My tu dalej próbujemy zgładzić świat. Robert, Lubelszczyzna niedaleko. Dobra, 53. A jak my to... On... Grenlandia musi być jeszcze, czyli tak zimno. I zimno. I ciepło. Dobra. No spoko, kumam, Robert, ale mówię, ja w Dirta też śmigam, ale mówię, na Xboxie, nie? Za to. O, jest i Fansim. No kurde, Fansim, Polska Zielona Wyspa. Siemanko. No widzisz, na razie tych, no. Powiedziałbym coś, ale zaraz mnie z YouTube zbanuje i... Białych inaczej trzeba wykończyć, także wiesz. Dobra, 29. Przetasowania genetyczne. Nie, tak jak Robert pisze, no jego wirus rozjebał się całkowicie, nie? O! Robert, patrzaj! Objawy halucynacyjne. O, to wiadomo, to... Riff Wuhan, no. Krwotok płucny. Dwadzieścia dziewięć, dobra. Także tu... A Polska... A nie, no już tam Fasim. Zobacz. I tu. U mnie jeszcze spokój, ale tam koło ciebie to już się to zaczyna, no. No, tu Fasim pewnie poznajesz tego pana na tej kolumnie.
Utrata pamięci. Kurde, co ja miałem zrobić? Aha, dobra. Pan tu nie stał, tak. I teraz patrzcie, no jeszcze mamy tu no Norwegię do zrobienia. Riff, no przecież specjalnie to powiedział, nie? Nadciśnienie tętnicze. Anarchia w RPA jest. No powiem ci właśnie, nie wiem, fansim, bo jeszcze nigdy do tego nie doszedłem. Znaczy, Riv ogólnie zaraził praktycznie cały świat. Jak to tu wygląda? Kurde, ale Grenlandia jeszcze jest. Nie, tu ogólnie fansim, tu jest parę tych scenariuszy, bardzo fajnych. Ogólnie od jakiejś fińskiej grypy. Czekajcie, bo muszę zrobić tu rozprzestrzenianie. Jest tych scenariuszy dużo. Tak, a na końcu kierowca wstał i zaczął klaskać, nie? Ty patrz, Grenlandia się tylko trzyma. Wszystko poupadało. No jak ja mam Grenlandię zarazić? No takie chińskie laboratorium, no spoko. Kurde, i znowu porażka. Do dupy z tym. Nie, ogólnie zobacz, fansin, tu masz tyle scenariuszy. Plus każdy scenariusz możesz sobie zrobić na... dodawać tego na czterech poziomach, także ci powiem, jest tu trochę grania. Nie no, pogram w to trochę dłużej, także zgładzę tą... No i fansim, patrzaj, tu jest też opcja, gdzie to to jest? Tryb wieloosobowy. Można rywalizować, tak jak i kooperację robić, nie? Dobra, ludziska, to byłoby to chyba na dzisiaj tyle, bo mnie w końcu zamkną za te, kurde, szerzenie tych, kurde. Wirusów. Także dzięki, że byliście. To widzimy się o 19, nie? Z wirusów przechodzimy na wojnę... trzecią wojnę światową. Także trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć.